Witam Was serdecznie wszystkich ponownie z Peru, z Tęczowych Gór. Za chwilę pokażę Wam tutaj, jak wygląda to wszystko dookoła. Jest niesamowite miejsce. Jesteśmy ponad 5000 metrów nad poziomem morza i opowiem Wam, w sumie ten odcinek zadedykuję swojemu bratu. Pokażę Wam pierw tutaj, gdzie jestem na szczycie. Za chwilę opowiem Wam, co mi się dzisiaj przydarzyło, jaką miałem wizję. Tam jakieś lodowce. Tu jakieś wysokie góry też. Tu jest mnóstwo ludzi. Grupa Maru. Jest mnóstwo ludzi na tym szczycie. Te kolorowe góry tam. Coś niesamowitego. Niesamowite miejsce. Niesamowite miejsce. Zobacz, bracie i siostro, gdzie jestem. Zobaczcie. Olaf, Kacper, Oskar. Gdzie jestem? Wysoko, w górach, prawie w niebie. Chciałbym siedzieć tam też, ale nie mam odzieży, żeby tam i doświadczenia, żeby się tam wspiąć. Dobra, to opowiem Wam teraz pewną historię. Ogólnie tu w Peru można zakupić taką roślinę, która jest kaktusem. Jest to święta roślina, którą używają tutaj od tysięcy lat. Nie jest to żaden narkotyk. Jest to coś, co rośnie. Jest to kaktus, który rośnie, wyrasta z ziemi, która jest naszą matką, która nas karmi i daje nam dużo rzeczy do tego, abyśmy doświadczyli wiele na tej planecie. Ten kaktus jest, nazywa się San Pedro, czyli Święty Piotr. Nie ma, ogólnie ja wypiłem go wczoraj i nie ma po nim wizji jakichś halucynogennych. Są po prostu wizje tego, jak powinno się postrzegać, co robić. Po prostu podpowiada, co zrobić, jakie kroki podjąć w swoim życiu. Odpowiedzieć sobie można na wiele pytań, znaleźć odpowiedzi. Nie jest, nie działa to halucynogennie, po prostu pomaga. Opowiem Wam swoją wizję, którą miałem, którą doświadczyłem. Mimo tego, że wypiłem tego kaktusa wczoraj, sprawił on, że nie zasnąłem całą noc. W sumie w miejscu, w którym spaliśmy, była impreza też do pierwszej w nocy, gdzieś na górze muzyka głośno grała. Ludzie się bawili. Nie mogłem spać, a później w ogóle poprzez te wizje, które doświadczyłem ich na tym świętym Piotrze, na tym kaktusie San Pedro, który rośnie gdzieś na wysokościach 3300 do 3600 metrów w górach tu w Peru, podpowiedział mi, co mam zrobić. I to właśnie ten film powstaje teraz. Sorki, ale mi troszkę telefon wylatuje. Ten film powstaje właśnie z wizji, którą doświadczyłem na San Pedro. Więc gdy byłem małym chłopcem, nie doświadczyłem miłości. Nie mówił mi nikt, że mnie kocha. Miałem swojego brata, młodszego. I pamiętam to, jakby to było wczoraj, jak mój ojciec powtarzał wiele razy, że on jest tylko jego synem, a ja i moja siostra nie jesteśmy jego dziećmi. I ta nienawiść, którą wylewał na mnie, ona po prostu się mnożyła ze mnie na mojego brata, bo nie pokazano mi miłości, więc nie potrafiłem powiedzieć: kocham cię, bracie. Dostawałem tylko nienawiść, złość, smutek, żal. Więc skoro nie nauczono mnie kochać, nie nauczono mnie miłości, nie nauczono mnie dobroci, nie nauczono mnie
mówić kocham cię, traktować bliźnich tak jak się należy, to nie mogłem tego pokazywać, uczyć swojego brata. Pamiętam, jak wychodziłem z domu i on szedł za mną gdzieś. Mój młodszy brat, taki mały, 3 lata młodszy, powinienem go chronić, trzymać za rękę, prowadzić przez ten świat. Widział tą przemoc, tak samo jak i ja. Był mniejszy niż ja, a ja zamiast wziąć go za rękę i pomóc mu, to ja go wyganiałem, żeby nie szedł za mną. Nie lubiłem go po prostu przez to, że mój ojciec uważał, że to jest tylko jego syn, a ja nie jestem jego synem. Uczył mnie tej nienawiści, którą później wylewałem z siebie przez wiele lat. Wiem, że bałeś się wtedy, tak jak i ja. Byłeś jeszcze mniejszy ode mnie. Powinienem cię chronić, ale nie umiałem. Wybacz mi. Wybaczcie mi wszyscy. To moje wyznanie alkoholika na ten odcinek. Skoro nie nauczyli nas miłości, więc jak mieliśmy ją uczyć? Jak mieliśmy ją pokazywać? Nauczono nas tylko zła. Widzieliśmy tylko zła, przemoc, krew. Nie słyszeliśmy miłych słów, gdy dorastaliśmy. Więc przez wiele lat później, tak samo mojego życia, jak mogłem pokazać komuś miłość, skoro jej nie umiałem? Bo skoro nikt mi nie pokazał, nikt mnie nie nauczył, to nie umiałem jej. Tak samo nie umiałem wybaczać, bo nas nie uczą tego w szkole, nie pokazują nam, jak mamy to zrobić. Uczą nas za to nienawiści i złości do innych ludzi, do bliźnich. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami tej planety, tubylcami. Urodziliśmy się tutaj. Oni nas dzielą, dzielą na kraje, narody, jakieś wymyślają nam nazwy. Jesteśmy z tej ziemi. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy ziemianami, w których wpojono, wmówiono nam wiele nienawiści do bliźni. Wielu. Ja wiem, że wielu jest z was takich, którzy uczyli się czegoś innego. Ale jest wielu takich, którzy doświadczyli prawdopodobnie tyle, co ja. No. Ja wiem, że ciężko jest wam czasem mówić o takich rzeczach. Rzeczach, które się wydarzyły w waszym życiu i później całe życie się gnębicie z tym. Dusicie. Po pijanemu, jak się wyrzuca, takie rzeczy to nie działają. Trzeba zrozumieć wiele rzeczy, żeby to zaczęło działać, żeby się lepiej żyło. Żeby człowiek zaczął żyć. Trzeba wyrzucić to, powiedzieć. Ale po trzeźwemu, trzeba być trzeźwym. Trzeba zrozumieć, dlaczego ludzie krzywdzą. Bo nie są sobą. Działają poprzez kontrolę umysłu. Pokażę wam jeszcze tutaj te widoki. Niesamowite są te góry. Także doświadczyłem dzisiaj jeszcze innej wizji, którą opowiem wam w kolejnym odcinku. To właśnie San Pedro zdziałał. Nie jest to żaden narkotyk, jest to roślina. Ogólnie zostałem roślinożercą wiele miesięcy temu, więc dlaczego miałbym nie zjeść kaktusa? Tak samo grzybów jakichś. Jem rośliny, jem to, co mi daje Matka Ziemia. Więc zjadam i kaktusy, które mi podpowiadają.
w sumie co mam zrobić, tak jak i dziś. Ja wiem, że wielu z was pewnie potraktuje to, że ten kaktus to jest jakiś narkotyk albo halucynogen. Nie ma po tym halucynacji. Ale jest dużo odpowiedzi. Jest dużo odpowiedzi. Taka to oto moja wizja i taki film, bo wiem, że mój brat to ogląda i obejrzy. Wybacz mi, po prostu nie potrafiłem być bratem, bo nikt mnie nie nauczył, jak być bratem. Nikt mi tego nie pokazał, nikt mi nie mówił, jak być kochanym, zajebistym bratem. Starszym bratem. No. Próbowałem wiele razy. W sumie próbowałem. Nie, czasem mi to nie wychodziło. Staram się całe życie. Ale no, może mi to czasem nie wychodziło. Ale staram się całe życie. Tylko czasem czegoś nie potrafię i nie umiem. Tak jak wcześniej nie potrafiłem mówić i powiedzieć co i jak, to teraz potrafię mówić i potrafię powiedzieć to wszystko, co tam gdzieś we mnie siedzi i postarać się naprawić krzywdy, postarać się, abyście wy też zrozumieli, jak powinniście działać i funkcjonować, żeby sobie pomóc. Sobie i swoim bliskim, swojemu bliskiemu otoczeniu, rodzinie. Nauczcie się sami przekazywać miłość i radość, nie nienawiść i złość. Pamiętajcie, szanujcie się, traktujcie się jak ludzie, bo jesteśmy tacy sami. Jedynie różnimy się tym, że nawkładano nam do środka czegoś innego. I wiele ludzi wierzy w inne rzeczy. A tak jesteśmy ludźmi, wszyscy. To na koniec pokażę wam jeszcze tutaj te widoki. Mam nadzieję, że YouTube doda mi w tej jakości, czyli w Ultra HD, w takiej jakiej nagrywam. Nie obetnie mi, bo ostatnio mi obciął filmik z Ultra HD na Full HD. I dzięki za to, za subskrypcję, dzięki, że oglądacie moje odcinki. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek i jeśli uważacie, że ktoś z waszego otoczenia potrzebuje też pomocy i posłuchać tego, to podzielcie się tym filmem. Podzielcie się ze wszystkimi, żeby może wspólnie kogoś uratujemy od tego, co się dzieje. Tęczowe góry w Peru. Opowiem wam swoją historię. Wydam też kiedyś książkę. Wydam też kiedyś książkę, którą napisałem 200 stron. O terapii swojej, o tym, jak zmieniło się moje życie, o alkoholizmie, o narkotykach i wielu, wielu różnych innych rzeczach. Tak, abyście zrozumieli, że też możecie ruszyć z miejsca. I gdy wydam tą książkę, to nie będę chciał za nią jakichś kokosów. Będę chciał tyle, aby się zwróciło mi za to, co wydam na druk i złotówkę na każdej. Ale chciałbym, żeby ta książka trafiła do wielu z was. Bo ta książka prawdopodobnie pomoże wielu z wam też zrozumieć, jak powinniście żyć, czym się kierować w życiu, jak myśleć, żeby przestać pić, żeby zacząć żyć, żeby zacząć się kochać, żeby zacząć szanować się nawzajem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Opowiem wam kolejną swoją wizję, której doświadczyłem. I mam nadzieję, że tak, że będzie się wam podobał odcinek, który nagram. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, Adriana, Kacpra, Olafa, Oskara, moją rodzinę, bliskich, wszystkich znajomych. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie pytać w komentarzach. Odpowiem na wszystkie, na które będę znał odpowiedź. A na które nie będę znał odpowiedzi, to wam nie odpowiem, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Do zobaczenia.